Jesteśmy świeżo po kontroli u doktora Roberta Śmigielskiego. No i powiedz, Artur, czy już wszystko z ręką w porządku? No, tak jak powiedziałem, przede wszystkim się cieszę bardzo, bo ręka się zagoiła. Już mogę trenować, wiadomo, wzmacniać tą rękę, bo jeszcze do takich treningów stricte bokserskich, wiadomo, chcę sobie dać miesiąc, ale już mógłbym, się zagoiła po tych wszystkich urządzeniach. Chciałbym przede wszystkim tutaj podziękować Tomkowi, Michelowi z Niemiec, którzy przywieźli mi maszynę za 80 tysięcy, muszę to podkreślić, która kosztuje 80 tysięcy euro, nie ma jej jeszcze w Polsce i ona nas przyspieszyła, mam nadzieję, ten wzrost tej ręki. No i to jest, nazywa się NBST, ta maszyna. No i kurczę, robiłem te wszystkie rzeczy na ścięgna na to, no i jest dobrze, także się cieszę. No i wiadomo, doktorowi Śmigielskiemu, który zrobił świetną robotę i mam nadzieję, że już nie będę musiał tej ręki leczyć kolejny raz. Skoro ręka już jest zdrowa, to kibice zadają sobie jedno pytanie. Kiedy walka? Mam nadzieję, że w tym roku. Jestem oczywiście przekonany, no ale tak jak powiedziałem, składa się na to kilka rzeczy. Każdy, kto mnie zna, wie, jak to wygląda. Chce mieć zawodnika, chce zarabiać jak każdy. I ja nie chciałbym schodzić z pewnego tam poziomu, prawda? Chcę mieć po prostu walkę bardzo dobrą, z dobrym zawodnikiem i to jest, się dla mnie liczy. Ale kiedy to będzie, czy w ogóle będzie, no to wszystko zależy już od moich promotorów, z Andrzeja. Gadałem z Andrzejem, byłem na rozmowie z Andrzejem Wasilewskim, no i powiedział mi, że szukamy, robimy co możemy, będzie pytanie, no to rozmawiamy, siadamy i ogień. Są tacy zawodnicy jak Erik Molina czy Travis Kaufman, którzy bardzo chcieliby z tobą wyjść do ringu. Czy taka walka po tej długiej przerwie, po tej kontuzji już zaleczonej, to byłoby coś fajnego? Znaczy, z każdym z tych zawodników to byłoby coś fajnego, nie oszukujmy się, i Kaufman, i Molina, i kurczę, nie wiem, wszyscy z tych zawodników, moje takie 4-5 typów to był właśnie Kaufman, bo tam coś tam gada, Molina, jak on się nazywa, ten Lucas Brown i nawet Stever. No tylko tak jak powiedziałem, chciałem te cztery nazwiska. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, rozmawiałem z Andrzejem. I White, Danny White nawet w Anglii. Jedziemy do Anglii. Dillian White. I jedziemy do Anglii, bardzo chętnie. No i co, no zobaczymy, co tam wszystko wyjdzie. No ja na pewno nie chciałbym żadnych już, nie wiem, nie będę wymawiał nazwiskami, ale wiadomo, o kogo chodzi. Chodzi o tych słabszych zawodników w moim rekordzie, także nie chciałbym zawodników tego typu. No i co, bawimy, jedziemy dalej. Ja już mówię, jestem już mega, wrócił głód, a to jest najważniejsze. Przedtem jeszcze było takie, Tu za dużo tego wolnego było, za dużo wakacji, za dużo chilloutu, a teraz już człowiek mówi, wraca do formy, będzie wszystko dobrze. No właśnie, zastanawiam się, czy taka osoba jak ty, a wiemy, że ciągle jesteś ten sam, jak sam mówisz, jak długo możesz wytrzymywać bez wyżycia się na sparingu, w walce, no bo wiemy, że to jest jednak bardzo ważna część twojego życia, to już pół roku minęło tej walki z Wilderem. Wiesz co, to nie jest tak, że ja wytrzymuję, bo ja trenuję regularnie, to nie jest tak, że ja sobie tutaj, widzisz, ja od 4 miesięcy jestem w treningu, ja ciężko trenuję, ja biegam, ja ostatnio wziąłem mojego przyjaciela Janka, pozdrawiam serdecznie, Janek, wziąłem go, on nie trenował, on kiedyś boksował, był wicemistrzem Polski, przegrał z Cibą 2-1, taki, wiesz, z zegarem boksował. No i ten, no i wziąłem go na, przyjechał tam do mnie, wziąłem go na biegi 18 km, wiesz się w jakim czasie zrobiliśmy. Oczywiście pierwszy bieg to po drodze mu się 8 razy bełtnęło, także to nie jest tak, że tam Janek siedzi, wiesz. Ale drugi bieg zrobił razem ze mną w godzinę 40-18 km w górach, to jest bardzo dobry czas. Bieg cały czas wściekły i fajnie. To są rzeczy, które tak mobilizują jednego i drugiego, prawda? A to jest charakterny chłopak, więc jak tylko coś ten tu od razu szedł, ledwo zwymiotował nawet opak, tylko ten jedzie, także to jest fajne. No, trzymamy się wszyscy, jedziemy, a to wracając do pytania, ja mam ułożony dzień, co drugi dzień robię co innego, dzisiaj na przykład biegam, choć dziś jestem w Warszawie, wczoraj byłem, mam dużo załatwień, ale dzisiaj biegam, jutro na przykład mam siłownię, troszeczkę bokserskiego treningu, także to wszystko, ale brakuje mi sparingów, tego mi najbardziej brakuje mi już założenia rękawic, gdzieś tam mam jakiś tam swój pomysł na boks, razem z trenerem oczywiście, ale nie mogłem tego wcielić w walkę na przykład z Wilderem, gdzieś ten lewy na wątrobę, gdzie tam się prosił, prawy wchodził, ale z prawej strony masz śledzione, to tego tak nie boli. Także mówię, mam ten pomysł na ten lewy, tylko niech to się wszystko teraz zgra i będzie dobrze. Dobrze, wróciłeś z wakacji, chyba dosyć długich, zagranicznych i powiedz, jak to wyglądało wszystko, bo wygląda na to, że w miarę nawet trzymałeś dietę na tych wakacjach. Jeszcze dodam długich, najdroższych i najfajniejszych. Najdroższych dlatego, że zgubiłem chyba przez tych kibiców, którzy mówią, co to za łańcuch, każdy chciał łańcuch, no i kurde,
nie ma jak, jakby jeszcze mi to ktoś spróbował, to bym starał się to gdzieś odzyskać, ale zakosił mi to ocean, który mnie przewrócił falą, siedziałem sobie w tym i spadło gdzieś, zwiało, a to wiesz, ja się pytałem tam ludzi, on mówi, że jak jest 200 gram złota z diamentami, no to nieważne diamenty, tylko mówię, to kosztowało 10 koła dolarów i ja mówię, nie, jak to wpadło w ocean i każda fala piasek to przykrywał, także ogólnie gdyby nie to, to byłyby już w ogóle mega udane wakacje, pojechaliśmy ze super znajomymi, Roxana, Arek, pozdrawiam, zajebiście było, no i co, i Kasia, Mario tak samo, no i naprawdę było super, tak jak mówię, tylko... Ty to trzymałeś w miarę? Nie no, trzymałem, ja trzymam, ja mam razem z Karolem Dacostą, jestem cały czas w kontakcie, cały czas pracujemy gdzieś tam ten, tylko jak zobaczył mnie gdzieś na jakimś zdjęciu, coś tam podjadł na przykład, nie dzwoni, ja nie, tam delikatnie, wiesz, ale nie, dietę trzymam, to chyba widać, kurczę, czekaj, pokażę, poczekaj, weź tam ustaw na mnie. Tutaj nie ma, że boli, nie? Także wiesz, tylko tak jak tłumaczę, to wszystko, na wakacjach starałem się zresetować całkowicie, czasami sobie pozwoliłem, więc jest więcej węglowodanów z czegoś, tylko żeby to być przygotowany do ciężkiej pracy, która mnie czeka niewątpliwie, jak wrócę do Stanów. No, chłopaki cały czas jestem w kontakcie z Charlo, z Edwinem Rodriguezem, z Alexandry Laro, niestety nie, ponieważ gada tylko po hiszpańsku, ale zawsze go bardzo lubię. Jak gadamy, to tylko je, tak, je, coś takiego, nie? Jak myślisz, jak od momentu rozpoczęcia treningów i powrotu do Plex Gym, ile czasu potrzebujesz, żeby stoczyć taką, nie wiem, 10-rundową walkę? Nie no, ja myślę tylko o takich walkach 10-rundowych, to nie, szczerze, 2 miesiące, ja już jestem w formie optymalnej, wiesz, no samo te czasy ci podaję, takich rzeczy to mnie nie ma. Ja potrzebuję formę zrobić przede wszystkim wzmocnić rękę, daję sobie na to miesiąc całego, co wiesz, rzeźbienia, ja nie mogłem nic z tą ręką robić, bo doktor powiedział, dopóki mi nie powie, że jest zagojona, to nie możesz nią nic zrobić, uderzać, sprawdzać i tak zrobiłem. Pierwszy raz w życiu mogę śmiało powiedzieć, że Artek zrobiłeś to, co potrzeba, bo kiedyś mi powiedział, nie rób, bo ja tam, wiesz, boli, nie boli. I wiesz, i to się rozwalało. Także daję sobie miesiąc i 1,5 miesiąca już stricte bokserskich treningów, w tym ten miesiąc, wiadomo, trenowanie, wszystko, kondycja, ale już, także dwa, no wracam w sierpniu, no nie, wracam teoretycznie za tydzień, muszę sobie to wszystko poustalać, więc ten miesiąc, może troszkę września daję sobie, no i 2 miesiące, czyli wrzesień, październik, w październiku, w listopadzie to już każdy. Dobra, to teraz zmieńmy temat. Każdy w granicach zdrowego rozsądku. Mhm.